Witam wszystkich. Mam przed sobą słuchawki Sony MDR V900. Jest to najwyższy model tej serii. Dodam, że słuchawki występowały w dwóch wersjach. Były jeszcze Sony MDR V900 HD. Te drugie mają sporo mniej niskich tonów. Sony MDR V900 były produkowane w 1992 roku, a te drugie 2006 do 2011. Jest to konstrukcja zamknięta. Słuchawki stereofoniczne Sony MDR V900 z serii monitorów studyjnych, zaprojektowane do zastosowań z najwyższej półki, mają okrągłouszne nauszniki i amortyzowany pałąk. Dosyć duży przetwornik 50 mm o konstrukcji Auranomic, przewód spiralny klasy 1LC, OFC i super zdolność obsługi dużej mocy. Nacisk dźwięków kładziony jest na niskie, średnie tony, a nie na wysokie, średnie. Ale to też nie czyni tych słuchawek złymi. Pobierają dużo mocy i emitują niesamowite poziomy dźwięków bez zniekształceń. Bez ostrych, średnich. Ponadto mają bardzo dużo wysokich tonów, ogólnie bardzo przyjemne do słuchania. Jako ciekawostkę powiem, że słuchawki te były produkowane na rynek europejski i amerykański. Te pierwsze miały produkcję w Chinach, a drugie w Japonii. Ja mam właśnie te japońskie. Nie wiem, czym się różniły dźwiękowo, bo nie miałem nigdy możliwości ich przetestować. Nasze soniaczki generują 107 dB, czyli to jest bardzo duża ilość. Nie trzeba dużo prądu, żeby je napędzić. Bardzo dobrze grają przy niskich częstotliwościach, czyli mało podkręconym potencjometrze głośności. Mają 24 ohmy przy 1 kHz i niesamowite przenoszenie od 5 do 80 tysięcy. No to jest niesłyszalne już dla ucha ludzkiego. Może je pokażę troszkę z bliższa. Słuchawki w stanie naprawdę ładnym, jak na te lata. Muszle w bardzo dobrym stanie. Bardzo dobre tłumienie mają. Środek proszę jeszcze zobaczyć, jaki jest idealny. Wszystko w ładnym stanie, naprawdę. Kabel jest bardzo fajną sprawą tutaj. Spiralny, widać jak sprężynka wygląda. Naciąga się bardzo dużo. Nie zajmuje miejsca. Tu jest przejścióweczka do jacka małego. Nakręcana na gwint. Podobno pozłacana. Nie jestem w stanie tego sprawdzić. Słuchawki się składają. Tu wszystko jest zamykane. Można zrobić bardzo mały pakunek i zabrać na przykład w podróż. Tutaj wszystko łamie. Wyciągane to są stopniowe. Stopniowe wyciąganie jest tutaj tak samo bardzo wygodne. No i coś o historii. No kupiłem je oczywiście na Allegro ładnych lat temu. To jest bardzo rzadki model. Praktycznie nie do kupienia w tej chwili.